Dzień dobry, nazywam się Emka Kowalska. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Jagiełło, autorka książek dla dzieci i nie tylko. Twórczyni jednej z najnowszych książeczek z serii Czytam sobie z poziomu drugiego. Jest to książka Wielki Bal. Zanim opowiemy o tej nowości, chciałam panią bardzo serdecznie powitać i podziękować, że zgodziła się pani ze mną porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak to było w pani dzieciństwie? Czy pani pamięta ten czas, kiedy zaczynała pani czytać samodzielnie? Tak, aczkolwiek ja może nie jestem najlepszym przykładem dziecka, które uczy się czytać, bo nauczyłam się czytać bardzo wcześnie, bardzo szybko. Miałam 4 lata, kiedy już czytałam pierwsze książki i dlatego może nie pamiętam sama tego bardzo dobrze. To są raczej takie historie rodzinne. Uczyłam się czytać z nagłówków gazet. Mama jeździła ze mną tramwajem i ja jej wyrywałam zawsze jakieś tam kawałki gazety, którą czytała i próbowałam odczytać te nagłówki. Oczywiście wszyscy w tramwaju byli zachwyceni, że takie cudowne dziecko i pięknie czyta, ale tak naprawdę to czytanie z nagłówków pokazuje, że dziecko, które uczy się czytać, powinno mieć nie za dużo tekstu, duże litery. No i nagłówki też są często krótkie, po prostu łatwiejsze do przeczytania. I myślę, że jak spojrzymy na całą serię Czytam sobie, a szczególnie na ten pierwszy poziom, gdzie jest bardzo, bardzo malutko tekstu jeszcze na stronie, no i w pierwszym i drugim poziomie nie ma polskich znaków, to widać, że jest to seria, która świetnie wspiera te początki. Jakie były pani ulubione lektury w dzieciństwie? Po jakie książki sięgała pani najczęściej i jakie wspomina pani dziś z nostalgią? Ja byłam zapaloną czytelniczką. Właściwie odkąd nauczyłam się czytać, to czytałam wszystko, co mi wpadło w ręce. Bardzo dobrze pamiętam książki Astrid Lindgren. Dzieci z Bullerbyn to była moja taka ukochana. Zawsze marzyłam, żeby mieć tak wielu przyjaciół i rodzeństwo i gdzieś żyć w takiej dziecięcej wiosce. Pipi. No później to już Ania z Zielonego Wzgórza, to już byłam troszkę starsza. No i jak byłam troszkę starsza, to też dużo czytałam takich książek dla chłopców, szczególnie o Indianach, takich typowych książek przygodowych, bo zawsze uważałam, że książka przede wszystkim powinna mieć ciekawą historię, powinna mieć fabułę, coś się powinno dziać, powinno się toczyć i myślę, że to dotyczy każdej książki, czy jest to książka dla młodzieży, czy jest to książka dla starszych dzieci, czy jest to taka mała książeczka jak te właśnie z serii Czytam sobie, tam zawsze się coś dzieje, musi być po prostu akcja. Wspomniała pani o tym, że w tych książkach z poziomu pierwszego i drugiego serii nie ma wszystkich znaków. Ja wytłumaczę państwu, o co chodzi. Metoda nauki, z której korzystają twórcy i twórczynie, kiedy piszą teksty do tych poziomów, zakłada, że nie używamy polskich liter, takich jak nici, sizi, literek z ogonkami jak o, e albo dwuznaków, bo to utrudniałoby dzieciom czytanie. Jak się pisze taki tekst, który ma tak dużo ograniczeń? Jak wygląda pani warsztat, kiedy tworzy pani historię w oparciu o te założenia? Dobrze, to trochę opowiem, a przede wszystkim powiem na początku, że muszą państwo zdać sobie sprawę, że brak polskich znaków oznacza między innymi, że nie możemy używać słowa się i nie możemy używać słowa nie. To chyba jest największy kłopot, bo przecież mamy bardzo wiele czasowników z się, czasowników zwrotnych, no a brak nie oznacza, że właściwie no, nie można stosować takiej zwyczajnej negacji, więc gdzieś tam to trzeba wszystko omijać. Pamiętam, kiedy pisałam pierwszą moją książkę z poziomu drugiego, bo wszystkie książki piszę zawsze na poziomie drugim i uważam, że z pewnego punktu widzenia on jest pewnie najtrudniejszy, bo poziom pierwszy też nie ma polskich znaków, ale tam jest mniej tekstu. No a tutaj tego tekstu jest już więcej, a nadal nie możemy używać tych wszystkich si
i tak dalej. I pamiętam, że to było naprawdę wyzwanie. Byłam do tego zupełnie nieprzyzwyczajona. Byłam nieprzyzwyczajona do tego, że tak bardzo trzeba się kontrolować. No, że na przykład nie możemy napisać bał się, tak? Tylko co możemy napisać? Aha, miał cykora na przykład, tak? Więc gdzieś tam to cały czas wymaga takiej pracy myślowej. Później napisałam taką książeczkę Babula Babalunga. Aha, jeszcze powiem troszeczkę o tym diplodoku, bo to była pierwsza książeczka i to jest nadal jakiś hit, pewnie dlatego, że występuje tam dinozaur, no ale występuje tam też chłopiec Bruno, który jest w klasie bardzo, bardzo samotny, taki troszeczkę odrzucony przez grupę, bo jest mały, nosi okulary, taki trochę słabszy. No i on staje się bohaterem, bo w parku Gadoland dinozaur Diplodok ożywa i on wtedy dzięki swojej inteligencji ratuje całe miasto przed tym jakby nadejściem dinozaura. Później była Babula Babalunga i Wyprawa Kon-Tiki. I powiem tutaj, że Wyprawa Kon-Tiki, jeżeli chodzi o te polskie znaki, jeszcze wracając tak do pani pytania, chyba była najtrudniejsza pod tym względem, dlatego że to jest, że to nie jest fikcja, to jest książka oparta na faktach, wiadomo, Wyprawa Kon-Tiki, każdy wie, podróż z Peru na wyspy Polinezji na tratwie. No i kiedy zabierałam się do pisania tej książki, to od razu się zastanawiałam, czy to będzie w ogóle możliwe, jak to będzie możliwe. No i to wymaga takiego badania. Aha, tratwa jest w porządku, nie ma polskich znaków. Aha, na tratwie była na przykład papuga Lolita. Super, mamy szczęście. Papuga Lolita, nie ma polskich znaków. No gdyby to na przykład nie była papuga, tylko zięba, dajmy na to, czy jakaś tam sikorka, to już byłby problem. Sikorka też nie może być, bo jest sy i. Takich zmiękczeń też w tych książeczkach nie ma. Więc tak naprawdę to jest coś w rodzaju takiej analizy. No a przy fikcji, no to też wiadomo, że pewne pomysły na przykład od razu trzeba je wyeliminować, bo ciężko byłoby o nich napisać, jeżeli nie mamy tych pewnych liter. No powiedzmy, że wymyśliłabym sobie przygodę w jakimś śnieżnym krajobrazie, no to wiemy, że słowa śnieg nie można użyć, no i to jest już trochę kłopot. Gdyby cała książka miała być na przykład o przygodach w śniegu, no to jest już troszkę problem, bo możemy oczywiście szukać synonimów. Mój słownik synonimów jest zawsze otwarty przy pisaniu książeczek z serii Czytam sobie, no ale wtedy lepiej unikać jakby tematów, gdzie pewne takie słowa bazowe miałyby te polskie znaki. No ale to jest takie trochę wyzwanie. Ja zawsze lubiłam łamigłówki, mam taki trochę analityczny umysł, oprócz tego, że jakoś tam pewnie jestem kreatywna, skoro piszę książki, no i ten analityczny umysł pozwala na tę zabawę. Jeszcze tak powiem, że później, no już teraz pisałam czwartą książeczkę z tej serii, no to na przykład już wiedziałam, jakich czasowników można użyć na przykład do wprowadzania dialogu, no to już później człowiek ma to trochę w głowie. No nie możemy powiedzieć powiedział, możemy powiedzieć zawołał albo zapytał, to jest ok. Dużo tych możliwości nie ma i człowiek już potem trochę wie, w jaki sposób pewne problemy rozwiązywać. No i mamy wielki bal. Książkę, która jest z zielonym listkiem, czyli spod serii Eko, ale nie możemy powiedzieć, że jest o ochronie środowiska, ani nie możemy napisać, że jest o ochronie przyrody, bo tam wszędzie są te zakazane litery albo ich zbitki, ale to rzeczywiście jest książka, w której to ekologię wzięła pani na tapet. Ważny temat dla dzieci i dla wszystkich, którzy żyją na ziemi dzisiaj. Jej bohaterką jest Nel, która szykuje się na bal.
Nel szykuje się na bal, jest to bal karnawałowy w jej szkole. Mówi o balu swojemu tacie, jej tata jest ekologiem, no to jest dosyć ważne tutaj. No i oczywiście natychmiast prosi tatę, żeby kupili kostium na bal. Cała klasa kupuje różne kostiumy, czy to na bazarku, czy po prostu przez internet. Bo kiedy wstawimy w Google frazę kostium na bal karnawałowy, czy tam kostiumy karnawałowe, to natychmiast wyskakują całe miliony stron, gdzie można kupić kostiumy właściwie wszystkiego. I Nel bardzo by chciała mieć kostium kota, ponieważ ma kota. Kot ma na imię Elliot i jest też ważnym bohaterem tej książki, no bo później są takie interakcje między kotem a Nel przebraną w kostium kota. Kotu nie bardzo się podoba jego pani w takim dziwnym jakimś ubraniu i masce kota, no ale zanim do tego dojdzie, to tata rozmawia z Nel, mówi jej, że przecież taki kostium to jest tak naprawdę taki jednorazowy zakup. My w ogóle kupujemy za dużo ubrań. Myślę, że wiele osób kupuje za dużo ubrań, może nawet ja też czasem kupuję za dużo ubrań, chociaż staram się też korzystać z ciuchlandów oczywiście. Natomiast kostium karnawałowy to jest jednorazowe wyjście. Zakładamy taki kostium, a później no właściwie co z nim zrobić? On bardzo często trafia na śmietnik i naprawdę całe te sterty takiej odzieży, która została założona tylko raz, już do niczego się nie przyda. To jest obciążenie dla planety, zarówno produkcja tego czegoś, jak też i później fakt, że to przez całe lata, jak wiadomo, te rzeczy nie rozkładają się i niszczą środowisko. I tata opowiada o tym wszystkim Nel, natomiast to jest jej wybór. To jest też bardzo fajne w tej książce. Ona się zastanawia i w końcu ulega. Mówi, no tak, to spróbujmy sami zrobić ten kostium. I szybko się okazuje, że po pierwsze samo przygotowywanie tego kostiumu to jest świetna zabawa, bo robienie czegoś z tego, co jest w domu, to jest bardzo kreatywna zabawa dla dzieci. Jest to też sposób na takie wspólne spędzenie czasu z rodzicami, bo tata pomaga Nel w przygotowaniu tego kostiumu. Wymyśla zresztą, że ogon kota będzie z takich lampek LED-owych, które są sterowane pilotem i ogon kota może zmieniać kolor. No Nel jest tym kostiumem zachwycona. Podobnie jak zachwycone nim są jej koleżanki, bo ona robi sobie selfie razem ze swoim kotem w tym kostiumie. No powstaje takie fajne zdjęcie. No i dziewczyny zaczynają jej strasznie zazdrościć. I nagle okazuje się, że może wcale nie jest najfajniej kupić coś gotowego, tylko coś zrobić. Nel pomaga swoim dwóm koleżankom w przygotowaniu ich własnych kostiumów, kostiumu piratki i kostiumu motyla. I później, kiedy już jest ten bal, one występują w końcu jako trio i wygrywają konkurs na najlepsze przebranie. No więc to wszystko się oczywiście pięknie kończy, jest ten bal, jest na końcu też tort, no i wszyscy się cieszą, bo jakby dziewczyny dobrze się bawiły, a jednocześnie może zrobiły w ten sposób coś dobrego. Ja chciałam też podkreślić, bo o tym nie mówiłam, przede wszystkim, że w tej książeczce, czyli tej premierze są wspaniałe ilustracje Joli Richter-Magnuszewskiej, ale też, że tak naprawdę każda książeczka z serii Czytam sobie, mimo że to są małe książki, no każda z nich ma chyba 48 stron, z tego co pamiętam, tak, 48 stron, ale to jest taka perełka wydawnicza. Właśnie dzięki wspaniałym ilustratorom, bo mamy w wyprawie Kon-Tiki Tomka Kozłowskiego, też cudowne takie lekko melancholijne ilustracje, bardzo dużo morza. Mamy cudowne ilustracje Daniela de Latoura w Babuli Babalundze. To jest książeczka o takiej szalonej
babci, takiej babci, jaką zawsze chciałam się stać. Wtedy jeszcze nie miałam wnuczki, kiedy pisałam Babulę Babalungę, teraz już mam, ma prawie 3 lata i mam nadzieję, że ja się stanę Babulą Babalungą, czyli taką postacią, która lunatykuje w nocy, no nie, to może niekoniecznie, ale na przykład pływa po jeziorze, kiedy pada deszcz i w ogóle taka jest radosna, cieszy się życiem, umie się bawić. No i oko w oko z Diplodokiem to Joanna Rusinek, też cudowne absolutnie ilustracje, takie smaczki tam są, które uwielbiam. Gdzieś tam w tle można też szukać sobie takich ciekawych rzeczy. A mówię o tym po to, żeby też powiedzieć, że cała ta seria jest wspaniała. Ja niestety mam ze sobą tylko moje książki. Wiem, że teraz razem ze mną, no tutaj widać, jest cała taka sterta, wiem, że razem ze mną mają premierę różne inne wspaniałe książki, między innymi Sylwii Hutnik i Wioletty Grzegorzewskiej, to są moje ulubione pisarki dla dorosłych, więc też bardzo się cieszę, że się znalazły w tym zestawie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Ja zawsze tę książkę polecam wszystkim, którzy czytają mnie, pytają mnie, co kupić dzieciom, które się uczą czytać. Bardzo mi się podoba, że jest w tej serii też literatura faktu. Myślę, że to jest takie bardzo osobliwe i niespotykane też na rynku wydawniczym. No, u mnie to akurat Wyprawa Kon-Tiki, ale są też książki na różne inne tematy. Myślę, że ta seria Eko jest też bardzo trafionym pomysłem, bo coraz więcej rozmawiamy o ekologii, o świecie, o środowisku. No ale oczywiście trzeba to robić w sposób zabawny, to znaczy no nie można zabić dziecka tylko jakimiś tam suchymi faktami i to też nie może być z takiej pozycji, nie możemy być właśnie z takiej pozycji gdzieś tam guru rodzica, to trochę nie o to chodzi. Tata Nel potraktował ją poważnie, potraktował ją po partnersku, przekazał jej mnóstwo informacji, które również czytelnicy i czytelniczki poznają przy okazji lektury Wielkiego Balu, dowiedzą się o emisji szkodliwych substancji przy produkcji poliestru, o ogromnym zużyciu wody, kiedy produkujemy bawełnę, ale też o wyzysku osób pracujących w przemyśle odzieżowym. I tak jak tata potraktował Nel, dając jej informacje, które ona sama przetrawiła i podjęła samodzielną, autonomiczną decyzję, tak traktowani są czytelnicy i czytelniczki serii Czytam Sobie. Są traktowani po partnersku. Są odbiorcami poważnych treści, dostosowanych do ich poziomu, ale ambitnych i odpowiadających na zainteresowania współczesnych dzieci. Prawda? Jest absolutnie wspaniałe w całej tej serii, tutaj wspomniana przeze mnie literatura faktu, czy postaci, czy wydarzenia historyczne, ale też właśnie takie trudne tematy jak ekologia, czy takie trudne tematy na przykład jak odrzucenie przez grupę, tak jak w oku w oku z Diplodokiem. Ja nawet słyszałam, że ta książka jest traktowana jako terapeutyczna, co było bardzo miłe. Ja nie miałam takiego założenia. Jeżeli chodzi o to traktowanie po partnersku, zdecydowanie tak. To znaczy uważam, że tak powinniśmy traktować dzieci, jak traktujemy nasze żony, czy naszych mężów, czy naszych znajomych z pracy. No, oczywiście troszeczkę inaczej też, ale w tym sensie tak samo, że kiedy na przykład widzimy, że jest jakiś problem, czy coś, co byśmy chcieli, żeby dziecko zmieniło w swoim zachowaniu, to nigdy nie powinniśmy tego robić właśnie z pozycji władcy, bo rodzice często przyjmują taką pozycję, ja jestem tutaj panem w tym domu i na przykład kiedy dziecko, nie wiem, za dużo siedzi na telefonie, jak to się mówi, to rodzic ma czasami takie podejście, że zabiera ten telefon, czy gdzieś tam odłącza kabel od komputera. No, wydaje mi się, że to jest okropne. My nie chcielibyśmy być tak traktowani. I gdzieś tam ta rozmowa, którą ta mała, ale chyba ważna książeczka bardzo ładnie pokazuje, to jest właściwy sposób gdzieś tam na
na te zmiany, które byśmy chcieli w naszym dziecku zobaczyć. A dzieci są bardziej inteligentne niż sądzimy i często same potrafią wyciągać wnioski z tego, co widzą, czy słyszą, czy czytają właśnie. Na pewno mają większą satysfakcję, kiedy taką słuszną decyzję podejmą samodzielnie i kiedy pierwszą książkę przeczytają samodzielnie, da im to takie poczucie pewności, wiary we własne możliwości. Tak, bardzo mi się też podoba w tej serii, że tutaj po pierwsze możemy zobaczyć, tu jest taka, w środku jest taka wkładka i tam są tytuły z danego poziomu i są takie puste okienka. Dziecko może sobie zaznaczyć, które książki już przeczytało. Są też naklejki. Dzieci uwielbiają naklejki. Mogą sobie je przyklejać w różnych miejscach. Tutaj też są takie dodatkowe pytania, zadania dla mistrzów czytania. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, że wiem, że ta seria jest uwielbiana przez dzieci. Mam takie sygnały od bibliotekarek z klas 1-3, bo często mam spotkania z młodzieżą w bibliotekach, no przed pandemią oczywiście w realu, teraz często online. Ostatnio nawet pochwaliłam się jednej z bibliotekarek w Poznaniu tą nowością i ona powiedziała: tak, oczywiście, czytam sobie, teraz mamy tylko klasy 1-3 w szkole. Oni cały czas przychodzą z biblioteki i biorą te książki po prostu garściami, można powiedzieć, więc widać, że ta seria bardzo się podoba. Jest to potrzebne, jest to seria, która daje dużo satysfakcji, no bo tak jak tutaj już mówiłyśmy, łatwiej jest czytać książki, które mają prostsze wyrazy, nie ma tam tych wszystkich chrząszczy brzmiących w trzcinach i po prostu jest to łatwiej przeczytać, ale też ta satysfakcja, która wynika z tego, że to jest jakaś seria, że można zobaczyć, jakie książki są jeszcze w tej serii, jaka tematyka nas interesuje i gdzieś tam dobrać to do konkretnego dziecka, no to oczywiście zadanie rodziców, no ale też dzieci w bibliotece, jak widać, sobie świetnie radzą. I też to nie muszą być tylko dzieci, które jeszcze nie umieją czytać, czy dopiero uczą się czytać, ale też dzieci, które czytają, ale może jeszcze nie aż tak dobrze, żeby od razu wziąć książkę, która ma 100 czy 200 stron, taką dla troszeczkę starszych, tylko właśnie mieć to poczucie satysfakcji, że tak, przeczytałem całą książkę. A tak jak mówiłam, w każdej książce jest ciekawa historia i gdzieś też ta satysfakcja czytelnicza na pewno jest. No i ten format. To jest format taki, że mama może wziąć do torebki, dziecko też, no zawsze ta książeczka się zmieści. I mimo tego małego formatu, cudowna absolutnie szata graficzna z tymi wspaniałymi ilustracjami, które po prostu na mnie robią takie wrażenie. To jest wielki prestiż też dla autora, że może pracować z najlepszymi ilustratorami na rynku. Tak, Jola Richter-Magnuszewska, która zilustrowała Wielki Bal, pracuje w technice takich wycinanek i na potrzeby tej książki te wycinanki zostały stworzone z papieru z recyklingu, czyli też wpisała się w klimat pod serii Eko. Seria Czytam Sobie jest już na rynku prawie 10 lat. To znaczy, że jej pierwsi czytelnicy i czytelniczki są dzisiaj u progu pełnoletności. Niedługo pewnie będą kupować te książki własnym dzieciom. To ponad 2 miliony sprzedanych egzemplarzy, to ponad 120 tytułów w serii, w tym 4 książki autorstwa panny Joanny Jagiełło. Gorąco polecamy. Zapewniam, że każde dziecko znajdzie w tej serii coś, co będzie zgodne z jego zainteresowaniami, z jego potrzebami. Pani bardzo dziękuję za to spotkanie i czekamy na kolejne fantastyczne książki z szyldem Czytam Sobie. Dziękuję bardzo serdecznie. Napisałam jeszcze jedną. Mam nadzieję, że też zostanie wydana, bo już jest w wydawnictwie. Tym razem będzie to o takim mieście przyszłości. Myślę, że też bardzo, bardzo ciekawy tytuł. Bardzo ciekawy dla osób, które się interesują technologią też. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
No i polecam całą serię. Wspierajcie dzieci w nauce czytania, bo to naprawdę, naprawdę procentuje w przyszłości. Dziękuję za spotkanie.